Witam Was w nowym vlogu, tym razem praca na farmie. Jak widzicie, jestem już popalony od słońca i na rękawiczki, bo pracowałem tutaj wczoraj i przedwczoraj, ale patrzyłem te nagrania właśnie w laptopie i one się nie nadają, bo są czarne i jest za ciemno. No bo to było nagrywane w nocy, a światło tutaj działa tylko jedna żarówka, więc tak czy inaczej muszę to dzisiaj ogarnąć, posprzątać, w sensie posprzątać, ułożyć. Bo przyjechałem i jeszcze na szybko poukładałem i jeszcze za to się nie zebrałem, tak czy inaczej. Mamy też tu szafę i tradycyjnie mogę Wam coś pokazać. Jak się otwiera szafkę, to jest nie do użycia. No. Tak to wygląda mniej więcej w skrócie. Jest tu hodowane są tu hodowane buraki, jakieś tam selery, ogólnie to są warzywa. Ogólnie jest to praca na warzywach, na farmie. Mogę Wam pokazać, jak to wygląda jeszcze tam, o ile nikogo nie ma, ale chyba ktoś jest. Tu się wychodzi ten skrzydłaż. Tutaj mamy łazienkę. Tu. Idziemy dalej. Tam jest tam mamy wyjście na podwórko, mogę Wam pokazać. To jest wyjście na podwórko. To są buty. Tu jest zejście do piwnicy, znaczy do piwnicy na dół. Tam mieszkają też pracy na dole pod nami. Tutaj jednoosobowy pokój. Idziemy dalej. Tutaj mamy kuchnię połączoną z, powiedzmy, salonem. Przejdźmy po kolei, to jest lodówka dla trzech osób cała. A tutaj mamy dwa piekarniki, jak widzicie, jakaś frytkownica, ale to chyba prywatna. Jakieś tam szafki, nie wiem co w tych szafkach jest, nawet nie patrzyłem. No to chyba rzeczy tych ludzi. Tutaj no tak to wygląda. Jeszcze do tego tutaj dwie lodówki, to chyba każdy pokój, znaczy tamte dwa pokoje mają oddzielnie. Ja mam z Polakami. Tutaj przyprawy jakieś i tego typu garki. Tak mam swoje. Dalej telewizja tylko po niemiecku. Stół, na którym jemy ogólnie sobie rano śniadania, ale i obiady, i kolacje. Mamy zamrażarkę dużą, każdy ma swoje miejsce w niej. No i tak to wygląda mniej więcej. To jest salon, tu jest pokój dwuosobowy, tam ktoś trawę kosi, owoce, warzywka. I tak to wygląda. Już jeden dzień byłem w pracy, więc mogę Wam coś powiedzieć. Jest to krojenie selera. Wygląda tak, że się stoi cały dzień i się kroi selera. A tu mam noże. Kilka noży. Mniej więcej tak. Ok, więc zacznijmy od początku. Ja będę mówił dosyć szybko, abym mógł zmieścić się w tym czasie, który mam zaplanowany. W tle leci film z prac, które wykonywałem w Szwajcarii u farmera. Zaczynamy. Słyszeliście kiedyś o godzinach ujemnych? Bo ja nigdy. Tak, są tutaj godziny ujemne i dodatnie. Godziny ujemne mamy wtedy, jeśli nie zrobimy w tygodniu 66 godzin. Jeśli zrobimy mniej niż 66 godzin w tygodniu, zostają nam odjęte godziny. Jedna minusowa godzina jest to 10 franków. Godziny dodatnie są wtedy, gdy przepracujemy więcej jak 66 godzin w tygodniu. Wtedy nam dodają 10 euro, sorki. Wtedy nam dodają 10 franków, ale te godziny dodatnie są wypłacane dopiero wtedy, gdy skończy się sezon. Dajmy na to początek sezonu, przepracujecie sobie po 40 godzin, bo nie ma pracy. Nazbieracie 200 godzin ujemnych,
Potem musicie to wszystko odrobić w trakcie sezonu na nadgodzinach, czyli powyżej 66 godzin w tygodniu. Przejdźmy dalej do pracy. Tutaj zamontowałem sobie kamerkę ukrytą, więc nagrywałem po prostu z ukrytej kamery, bo wiadomo, ludzie nie przepadają za kamerami. Wypłatę dostajemy raz w miesiącu. Jest to, dajmy na to, 10 dzień tygodnia. Abyście, jeśli zaczniecie pierwszego i chcecie uciec po wypłacie, no to stracicie 10 dni pracy. W naszym przypadku straciliśmy 8 czy tam 9 dni pracy. Na końcu Wam oczywiście pokażę, ile zarobiłem i ile mi wyszło za miesiąc. I tutaj nikt Was nie pyta, czy chcecie nadgodziny, czy nie. Po prostu je dostajecie. Nie możecie odmówić. Ludzie tutaj chcą pracować jak najwięcej, aby nie dostawać ujemnych godzin. Wiedziałem, że Szwajcarzy są punktualni, ale nie możecie przedłużyć sobie przerwy nawet o jedną minutę. Musicie być minimum minutę lub dwie wcześniej przed końcem przerwy. Ale jak czasem Wam się zdarzy popracować 15 minut dłużej niż normalnie pracujecie, nikt Wam za to nie zapłaci i nikt Wam nie podziękuje. Jeśli chcecie się napić wody, to podczas pracy nie powinniście jej pić, chyba że na przerwie. Od tego jest przerwa. Dam Wam przykład. Zapomnieliście kurtki z samochodu oddalonego 500 metrów, a pada deszcz. No niestety musicie czekać do przerwy. Co do pracy, pracujemy właściwie to na kolanach codziennie, zbierając koper włoski, tak jak widzicie teraz. A jeśli będziecie źle ciąć, a szefowa to zobaczy, odejmie Wam z wypłaty za każdą sztukę źle ściętą. I szybko Was nauczy, jak to robić w języku niemieckim. Angielskiego nie uznaje. Jeśli będziecie potrzebować noża do pracy, a na pewno będziecie do cięcia fękla, czyli kopru włoskiego, no to musicie sobie sami kupić i Wam szefowa jeszcze o tym powie. Tak samo jest z rękawicami. Rękawice też musicie sobie kupić sami. Co do ubrania wodoodpornego, to dostaniecie ze względu na to, aby pracować też w deszczu. Przeważnie używane po wcześniejszych Polakach, którzy już tam byli. Dostajecie noże co prawda na początku, ale te noże do niczego się nie nadają, bo są używane i tępe. W ciągu sezonu zużywa się około 5-6 noży. Ja akurat znajdowałem i nie kupiłem ani razu tych noży. Rękawic Wam tu nikt nie da. Jeśli potrzebujecie, musicie sobie też sami kupić. Tak samo i ubranie robocze, oprócz tego wodoodpornego. Tutaj nie ma wymogu dawania wody na polu, gdy jest bardzo gorąco. Właścicielka Wam nic nie da. Zdarzało się też pielenie w deszczu i to nie raz. Moim zdaniem bez sensu, bo stoisz i walisz po prostu w błoto. I nawet zdarzało się w burze, w porządną ulewę, z tego właścicielka się tylko śmiała. Jeśli skręcisz kostkę, czy cokolwiek ci się stanie, to nie licz na to, że ktoś ci pomoże. Musisz sam pojechać do szpitala, bo właścicielka cię raczej nie zawiezie. I tam samemu zapłacić za całą kwotę za całe leczenie, ponieważ ubezpieczenie obejmuje dopiero od 2400 franków. Ponieważ jest to najtańsze ubezpieczenie. Ludzie tu opowiadali historię, że kilka lat temu była osoba starsza, zbierali kukurydzę w pełnym słońcu, ta osoba dostała udaru, upadła, niestety zmarła. Przyjechali, zabrali zwłoki i tak dalej. I wszyscy wrócili normalnie do pracy. Tak więc oni nie patrzą na ludzi, tylko patrzą, aby dobrze zarobić. Ale muszę przyznać jedno, że naprawdę są bardzo pracowici. Naprawdę bardzo pracowici. Pracują praktycznie non-stop, cały dzień. Czy to z nami, czy obok nas. Pracują bardzo szybko i tego wymagają od ludzi. Musi być naprawdę tempo. I mamy 10 franków na godzinę, ale za to kobiety, które pracują tam na sezon,
przyjeżdżają, bo mieszkają w Szwajcarii. Nie są to Szwajcarzy. Rozmawiałem z jedną z nich i naprawdę była bardzo zdziwiona, gdy powiedziałem, że my tutaj mamy 10 franków na godzinę, a za cały miesiąc zarobimy 2400 na przykład za mnóstwo godzin. Trochę też podróżowaliśmy, bo Szwajcaria jest naprawdę piękna. I te filmy, gdzie byliśmy, co widzieliśmy, rzucam na koniec. Ogólnie mamy sklep taki przy drodze. Zobaczcie, jak to wygląda, co z tym jest napisane. I tu jest sklep, jakieś świeczki po 13. Tu jest kasa. A tutaj mamy do wyboru jakieś sery, mleka, kiełbasa. A ile to kosztuje? Kiełbasa? Gdzie jest cennik? Tak, Nie wiem, ceny nie ma. Mleko euro 30. Jeszcze ciepłe? Nie, no nie jest ciepłe. Mleko euro 30. Ser jakiś 12. Patrz, 12 franków kosztuje ser. Tutaj. I mamy jeszcze takie sery jakieś wiejskie 6,65. Ewentualnie jeszcze jakieś 4,40. To jest Ale swojskie sery. Co się opłaca? Jajka. 19 franków. Jajka kosztują 6,50. Zobaczmy, jak wyglądają jajka. No, to chyba kupne jajka, mi się wydaje, bo mają podbite te. Dobra, więc. A zobaczmy, co jeszcze za sprzedaż. No tu nie ma nic. Okej, to bierzemy mleko. Mleko kosztuje frank 30, więc wkładamy do kasy franka 30. Od razu wam pokażę, jak wyglądają. Od razu wam pokażę, jak wyglądają tutaj. Te pieniążki, to jest frank, jeden frank i tutaj jest 20, 1,30 frank. Tyle co kosztuje tutaj mleko. Tu jest cena mleka, frank 30 i tyle wkładamy tutaj do kasy. Frank 30 do puszki, że tak powiem. I to jest właśnie taki handel przy ulicznym, przy drodze. Tu jeżdżą samochody i tu przy drodze można zajechać kupić są. Ogólnie jesteśmy w Blauze. Blauze. Blize. Jakkolwiek się czyta. Pamiątki tam, a tutaj mamy bilety właśnie. Child? Nie, adult. Mamy 11 franków za osobę, za wejście. Czyli trzeba pojedyncze kupować, nie? No, można nie wybrać tak ilość. Tu jest ilość. Tak? Tak czy nie? Tak. Tak. Więc ogólnie jesteśmy na podziemnym parkingu. Mamy 90 minut na wyjechanie. Tak naprawdę to już mniej, bo zrobiliśmy zakupy. I mamy taką usterkę, że ucieka płyn od sprzęgła, płyn hamulcowy. A tutaj właśnie Andrzej, mechanik, będzie Tak, naprawiał. witam, witam. Usterkę mamy zlokalizowaną. Teraz tylko się trzeba do tego dostać, nie? Więc wyjmujemy akumulator. Tak, trzeba od tego zacząć. I dalej moimi kroczkami trzeba. Damy radę. Tak. Światło zgasło, nie ma A, mogę prądu. kluczyk wyjąć z samochodu, Tak, ale wyjąłem. dobra. Więc jak to wygląda? No, będzie prowizorka konkretnie. Ucieka nam skąd ten płyn ucieka? Kurde, jak to nazwać? Nie znam konkretnej nazwy, ale to jest przewód metalowy, który no, łączy się z skrzynią biegów. Tak, bo to jest skrzynia biegów, on łączy się z skrzynią biegów. No i nie ma ciśnienia. Po prostu, nie? Sprzęgle. Tak, nie ma ciśnienia. Jest wyciek płynu, który Tego nie sprzęgla. dochodzi do miejsca, w którym powinien dotrzeć i ucieka, nie? A że nie da się tego naprawić, ponieważ to jest pęknięte, to będziemy robić konkretne prowizory, nie? No właśnie. Czyli kleimy klejem dwuskładnikowym na szybko. Tak. Żeby dojechać na górkę i z powrotem, czy do domu? Do domu. Na górkę już dziś chyba nie pojedziemy, jeśli w ogóle pojedziemy, ale trzeba być dobrej myśli,
bo to jest najważniejsze. No dobra. Pozytywne wyślenie może zdziałać cuda, a w naszym wypadku jest tego dużo. Nie możemy się zatrzymać, bo sprzęgło nie działa. I musimy tak jechać, żeby się nie zatrzymywać, a samochody z nami jadą. No i tak średnio. Jak teraz? Za 110 metrów w prawo. Nagrywaj. Teraz tu w prawo na rondzie? Tak, w prawo. Tak, jedziemy w prawo. No, tak. I się wbijamy z konkretnej piździe, bo nie mamy sprzęgła. Nie mamy sprzęgła. O, 600 metrów. Redukcja do jedynki. Nie, na dwójce, już nie zbiję na dwójkę. W prawo będziemy skręcać, Paweł. Kiedy? Za 500 metrów, czyli możemy jechać prosto. Prosto? Tak. Andrzej, czemu mi nie powiedziałeś? Zjedź na lewy pas, bo jest mniej samochodu. Nie mogę, bo już samochód tu jest. Oj, oj, oj. A teraz? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jest problem, bo trzeba zaciągać ręczny, Paweł. Ręczny. Jedź. Paweł, ręczny. No i trudno, odpalisz i ruszymy. No i jest taka akcja, że stanęliśmy, nie? Ale jedziemy dalej. Tylko centrum. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że nie da rady jechać samochodem i dzwonimy na ubezpieczenie. Roszczeń oraz organizacja pomocy Assistance. W tym miejscu Passat stoi pod domem. Więc ogólnie uciekliśmy z obozu pracy. We dwóch. I tak. Trzecia osoba, która tam i tak została, no niestety chciała zostać na własną odpowiedzialność, nasz kolega. Tak czy inaczej to wyglądało tak. Dostaliśmy pieniądze i tak pracowaliśmy 7 dni za darmo. 6. No w sumie 6, tak, 6 dni za darmo. No i dostaliśmy pieniądze, Asbest to się mówi? Tak. Asbest. I pojechaliśmy i wyjechaliśmy po prostu. Wyjechaliśmy w samochód, ledwo się zamyka. Ale się zamyka. I teraz właśnie jesteśmy w drodze. Tylko do dinera zajdziemy, bo naprawdę tutaj mają świetne produkty w sklepach. Kupić jedzenie. I potem jedziemy na Niemcy. Ja już mam pracę dzisiaj na nockę. A jaka to praca, dowiecie się w następnym odcinku. W następnej części. Dobra, więc ja kończę, bo już robimy zakupy właśnie i jedziemy. Więc do zobaczenia. Co jest? Thank you.